Ciekawe zapytanie mojego widza. Ile jest ważne orzeczenie lekarskie do prawa jazdy? Miesiąc, pół roku, może rok, a może 5 lat, może 10. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza. Witam Pana, za 2 miesiące będę się już mógł zapisać na kurs prawa jazdy. Chciałbym zrobić już badania lekarskie, tylko nie wiem, czy będą one ważne za 2 miesiące, kiedy będę składał papiery o profil kandydata na kierowcę. Jaki jest okres ważności tego orzeczenia? Czy jak zrobię takie badania miesiąc lub 2 wcześniej, to czy nie odeślą mnie, abym je powtórzył? Z góry dziękuję za odpowiedź. Odpowiadając na to pytanie, ani w ustawie o kierujących pojazdami, ani w jakichś innych aktach prawnych niższego rzędu czy moich branżowych rozporządzeniach Ministra Zdrowia nie znalazłem nigdzie określonego maksymalnego terminu, w którym musisz to orzeczenie lekarskie dostarczyć do Wydziału Komunikacji. No w tej chwili w celu wyrobienia PPK, czyli profilu kandydata na kierowcę. Czyli tak, rozważając teoretycznie, jeżeli zrobisz badania dzisiaj, to jak zaniesiesz to orzeczenie lekarskie za 3 lata czy za 5, to powinni je przyjąć. Mówię teoretycznie. Natomiast jak to wygląda w praktyce w Wydziałach Komunikacji? Tak szczerze mówiąc, za bardzo nie wiem. Problem praktyczny, na który się natknąłem w swojej praktyce lekarskiej oczywiście, jest to po prostu zmieniające się od czasu do czasu wzory orzeczeń. Czyli zmieniła się podstawa prawna orzeczenia, na orzeczeniu się zmienia tam 2,2 literki, no i ta drobna zmiana zaledwie kilku zdań na orzeczeniu lekarskim może spowodować ich zakwestionowanie przez urząd i odesłanie po prostu do poprawki przez lekarza, szczególnie jak to było wystawione, jak był spory okres czasu i urzędnik się dopatrzył, że podstawa się zmieniła. Jak to w życiu? Niestety zdarza się, że dany lekarz jest w danej chwili nieobecny i zdarzało mi się badać ponownie w ramach takich, nazwijmy to, poprawek, szczególnie w okresie wakacyjnym. Czasami się zdarzało, że lekarz się wyprowadził, umarł, tam diabeł wie, co się z nim dzieje, a kursant nagle, znaczy jeszcze wtedy, teraz nie kursant, tylko chcący wyrobić sobie profil kandydata na kierowcę, lata jak kot z pęcherzem i szuka doktora, żeby go jeszcze raz przebadał. Także nie radzę być tutaj nadgorliwym, natomiast w ramach takiej, jakby to powiedzieć, zdroworozsądkowej mądrości, po prostu zrób badania najpóźniej jakieś 3 miesiące przed rozpoczęciem tego kursu, abyś miał je świeże. No oczywiście jak zrobisz je tam przed 3 miesiącami, 1 tygodniem, czy troszeczkę wcześniej, no nie powinno to mieć większego znaczenia. Natomiast jeżeli dany urzędnik cofnie Ci to orzeczenie, no to po prostu poproś go o podstawę prawną i to poproś najlepiej na piśmie. No, jak masz na piśmie, to masz jakąś podstawę znowu Ty, aby się od tej decyzji urzędniczej odwołać. Również w każdej chwili może się ukazać coś w aktach prawnych, o czym mogę nie mieć pojęcia, także jeżeli znasz taki akt prawny, który jednak wskazuje na maksymalny okres ważności orzeczenia lekarskiego do kursu prawa jazdy, do wyrobienia profilu kandydata na kierowcę, to po prostu napisz to w komentarzach poniżej do tego wideo. Mówię, nie jestem omnibusem, ale według mojej wiedzy takiego ograniczenia czasowego nie ma, aczkolwiek mówię, są różne inne obostrzenia. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Natomiast jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakikolwiek problem, udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, naszej klasie. Jak znasz kod HTML, masz dostęp do swojej strony, wklej ten filmik na swoją stronę internetową. Ale tradycyjnie najwięcej dyskusji toczy się oczywiście na moim kanale, na mojej stronie internetowej badania-na-prawo-jazdy-wrocław.com i tam oczywiście wdepnij po dokonaniu subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki do subskrypcji są tutaj gdzieś po mojej prawej stronie, a po Twojej lewej stronie. Jest gdzieś link na górze, jest gdzieś link na dole. Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.